A więc wtedy, kiedy ta klątwa w Norymberdze na niego działała, kiedy on uciekł z tej Norymbergi, żeby cokolwiek robić, zarobić na życie przede wszystkim, wchodzi w współpracę z Tillmanem Riemenschneiderem, który wykonał wtedy świetną nastawę ołtarzową. To był ołtarz, który w tej chwili nie jest zachowany w całości. On jest w innym stanie, dlatego pokazuję Państwu takie dziwne zdjęcia. W części środkowej w kwaterze były rzeźby tillmanowskie, niekolorowe, niepolichromowane. Natomiast w momencie ołtarza zamkniętego pojawiały się plakiety malowane, bardzo wydłużone, prostokąty wydłużone, wysokie gotyckie jeszcze, pokazujące historię świętego Kiliana. To był taki biskup przestrzegający władcę przed rozwiązłością. No i on zostaje zgładzony, bo się to nikomu nie podobało, że on tak przestrzegał. No wiadomo, taka typowa historia, kiedy władca się mści na kimś, kto go poucza. No i potem oprawcy w ostatniej kwaterze, 4 kwatery, w ostatniej kwaterze oprawcy ponoszą zasłużoną karę. I to, te kwatery są malowane przez Wita Stosza. I to jest dzieło bez wątpienia jego ręki. Wnętrza ukazane w perspektywie, nawet dosyć prawidłowo wykonanej, postaci umieszczone w tych wnętrzach z zachowaniem pewnego dystansu, dbałość o szczegóły, ostro, precyzyjnie wykreślone szaty, malowane, pewna dynamika, którą widzimy szczególnie w tych scenach takich, gdzie się coś dzieje, a więc ta środkowa scena, przepraszam, z męczeństwem świętego Kiliana, czy ta ostatnia, bo tylko 3 kwatery mi się udało znaleźć, jednej nie mam niestety, ta ostatnia z kolei, gdzie ci oprawcy ponoszą zasłużoną karę, one są dosyć dramatyczne, no pierwsza jest troszeczkę bardziej statyczna. Całość wypełniona też jest mazwerkiem. Wnętrza są takie jeszcze trochę romańsko-gotyckie, bo tutaj mamy w lewym romański kapitel, w środkowym gotyckie z kolei okno. Wiemy na pewno, że to Mio to jest stwórz. I wypływa w latach właściwie 30. XX wieku jeszcze jedno dzieło, które jest związane ze Stoszem, chociaż nie przez wszystkich badaczy. Jest to ołtarz z Fisem, ołtarz świętego Magnusa, przeznaczony do opactwa benedyktyńskiego, właśnie pod wezwaniem świętego Magnusa. I tenże ołtarz, czy nastawa, ja mówię w skrócie, ale proszę pamiętać, że to, co widzimy, te polityki, to nie są ołtarze, to są nastawy ołtarzowe, altabla. A więc ta nastawa jest w tej chwili rozproszona. Kościół był wielokrotnie przebudowany, to było obactwo gotyckie. Potem ogromna przebudowa nastąpiła w roku 1700, kiedy kościół uzyskał całkowicie wyposażenie barokowe, nawet późno barokowe. Te dzieła zostały rozproszone i gdzieś trafiły do różnych świątyń. Swoje zrobił także jeszcze wiek XIX, kiedy nastąpiła kasata i reszta tych dzieł też, że tak powiem, się rozpierzchła. I w tej chwili z tego ołtarza znanych jest 6 kwater. To są kwatery środkowe. To są te kwatery, które się zachowały. Te 4, plus kwatera tutaj jedna w skrzydle ruchomym i jej odwrocie. Kwatera, kwatery, które się zachowały, znajdują się w większości w Muzeum Fischen. Pierwotnie były w Alte Pinakothek w Monachium. Ostatnio trafiły do Muzeum Fischen, które znajduje się w klasztorze koło tego kościoła. W tej chwili jest przywrócony do kultu, ale też pełni częściowo funkcje muzealne. To był ołtarz składający się, to był pytantyk składający się z szafy głównej, która wypełniona była rzeźbami. Z tym, że rzeźby, które się tam teraz proponuje, najprawdopodobniej, które też są w Monachium, najprawdopodobniej nie pochodzą z tego ołtarza ze względu na to, że są za małe. Skrzydła, które się zamykały, przy otwartym, przepraszam, to górne przezroty, górny stan. Po środku były figury, na bokach były
reliefy z niewiadomymi tematami, prawdopodobnie święci, ale nie są one zachowane i w ogóle jakoś tak po nich jest, nie wiem dokładnie. Potem te skrzydła, jak zamykano, otwierało się, tak jak w ołtarzu mariackim, 8 kwater, z czego 4 środkowe to są ojcowie Kościoła i apostołowie. To są statyczne postaci. Tutaj część Państwu przyniosłam. I na dole byli też ojcowie Kościoła, przepraszam, nie ojcowie Kościoła, tylko wspomożyciele i apostołowie. I po zamknięciu pokazywało się 4 ojców Kościoła. To jest ten ostatni kwadrat. To też z tych ojców Kościoła też nic nie przetrwało. Także to też jest tylko hipoteza, nic z wyjątkiem jednej płyty, którą tutaj Państwo mogą oglądać, jednej tablicy, którą widzieliśmy, którą Państwo dzisiaj mieli okazję i która jest eksponowana w naszym muzeum. I ta tablica, która jedyna kolorowa reprodukcja, którą tutaj oglądamy, ona znajduje się na odwrociu tej kwatery, gdzie są 4 święte niewiasty tutaj powyżej. Także pokazałam Państwu tutaj 5 tych zachowanych, bo jednego zdjęcia nie udało mi się zdobyć. I tak jak wspomniałam, 4 te ze środka przechowywane są w Muzeum Füssen, natomiast te 2, jedna ze świętymi niewiastami i jedna ze świętym Augustynem, są w zbiorach prywatnych. Nie mamy kolorowego zdjęcia ani tych kwater z Füssen, ani tych świętych niewiast ze zbiorów prywatnych. W ogóle nie bardzo wiemy nic o tej osobie, która posiada tę kwaterę. Natomiast kwatera ze świętym Augustynem została niedawno wypłynęła na rynku antykwarycznym, została zakupiona przez jednego z kolekcjonerów polskich, pana Jabłońskiego, i tak no, po prostu trafił na nią, nie szukając zresztą Witastosza, trafił na nią w jednym z salonów antykwarycznych i sprowadził do Polski, ale w tej chwili jest tutaj u nas eksponowana do końca miesiąca. Są polemiki oczywiście co do tego. Po pierwsze, ołtarz rozproszony, więc nie ma za bardzo możliwości, jest rekonstruowany tylko hipotetycznie, nie ma możliwości obejrzenia go jako całości. Po drugie, no, figury, które się tutaj znajdują, nawet na tych płytach zachowanych, czy znanych z fotografii, są bardzo statyczne, więc nie ma tutaj takiej ekspresji stworzowskiej. I są, te szaty są modelowane dosyć miękko w porównaniu z tymi ostrymi załamaniami, które widzieliśmy na innych dziełach. Z drugiej strony jest sporo detali, które za stoszem przemawiają. Między innymi bardzo podobny tron tutaj u świętego Augustyna, bardzo podobny do tego tronu, na którym siedzi tutaj ta niewiasta po lewej stronie, to właściwie baldachim tego tronu jest identyczny. Ale z kolei nie ma złocenia na zaplecku. Pracowicie wymodelowana infuła na głowie, ale z kolei bardzo topornie namalowana fibula, która spina kapę. Dużo niekonsekwencji, dużo znaków zapytania. Pierwszym badaczem, który przypisał ołtarz, całą tę realizację Witowi Stoszowi, był Ernst Buchner, to są jeszcze lata 30. Publikacja później była w 1952 roku w Niemczech, jeden z prestiżowych czasopism niemieckich. I ona, ta hipoteza ma tylu zwolenników, ilu też przeciwników. Właściwie są głosy i za, i przeciw. To do końca nie jest zbadane. My powinniśmy się cieszyć, że coś do Polski Stoszowskiego wróciło. Nawet jeżeli nie jest to w pełni atrybuowane, jeżeli ta hipoteza jest, może się kiedyś potwierdzi, a może wręcz nie. Ale myślę, że związek ze Stoszem jest bardzo duży i myślę, że no nawet to powinno nas w jakiś sposób no, podbudowywać. Jednak coś mamy, coś do kraju tak straszliwie ograbionego z dzieł sztuki wróciło. Sam ołtarz no też, jak powiedziałem, nie ma żadnych źródeł historycznych, które by mówiły. Nawet datowanie jest hipotetyczne. Per analogiam do datowania ołtarza w Mielestadt, no bo to był czas, kiedy mógł Stoszeć, nie mając możliwości rzeźbienia, mógł wyjechać i coś sobie tam. Myślę, że no, przyjdzie czas na zbadanie tego dzieła dokładniejsze. Na razie są tylko zdjęcia z ultrafioletnich odczerwieni, które tutaj Państwu reprodukujemy w tej sali wystawowej. Przyjdzie czas na badanie pigmentów,
na badanie deski możemy dodać C14, czyli połączenie rozkładu węgla. Trzeba będzie ten desk sprawdzić, czy jest naprawdę przykład z tej epoki, bo tutaj jest bardzo dużo do zbadania. To jest temat rzeczywiście na pracę badawczą. Bardzo wdzięczny. Także nawet jeżeli to nie jest do końca w tej chwili, można nie wiśnie, postawimy kropki nad i, to mamy rzeczywiście dobrą płytę. Z pewnością niemiecką, z pewnością z tego czasu, jeśli były jakieś przemalówki, uzupełnienia, no to w każdej propozycji tak jest. Stosz zmarł w roku 1433. Tutaj jest jego nagroda w Norymberdze na takim cmentarzu, gdzie też kilku innych artystów jest pochowanych. Dziękuję Państwu za uwagę.